Nigdy nie trać wiary w samego siebie przez ludzi, którzy ci mówią, że z twoich planów i z siebie nigdy nic nie będzie. Ja pierdolę takich i ich wątpliwości w moje plany i osoby. Od małego chodziłem po drodze z kamieni. Mój dziadek mnie nauczył, żebym zawsze wierzył. Wierzył w samego siebie i możliwości, które są dane. Jego słowa w mojej genetyce są zakodowane. Zostaną do końca w mojej pamięci. Rok 1991, data jego śmierci. Moje życie się zmieniło, mój świat rozpadł na kawałki. Upadłem, aby wrócić do ponownej walki. Od życia wiele nie oczekuję. Jestem wszystkim wdzięczny za wszystko, czego mi w życiu nie brakuje. Za wszystko dobro na mojej drodze. Drodze życia, odeszłem od picia narkotyków i papierosów. Zacząłem kręcić i być mojego szczęścia losu. Dyrygentem, lepiej później niż wcale. Prawie wszystkie kawałki życia, które się rozpadły, posklejałem. Jeszcze parę uzupełnień muszę wykonać. Rozpadłe kawałki do końca posklejać. Na mojej drodze, abym żył z moim życiem, które zaczyna powoli być życiem w symbiozie. Niektórego nie da się nigdy naprawić. Strata ludzi, który zabiera nam życie, może niekiedy zabić. Pozostawić pustkę w życiu i sercach naszych. Mimo wszystko trzeba dalej walczyć i się nie poddawać. Życie niekiedy zabiera nam grunt spod nóg. Abyśmy rośli, dojrzeli i zaczęli walczyć znów. Docenili wszystko innymi uczuciami, widzieli innymi oczami. Zrobili się mocniejsi i nie stracili nigdy wiary. Mam w pamięci słowa, które zostały powiedziane. Nie trać nigdy wiary w samego siebie i możliwości, które są dane. Dzięki tym słów się nigdy nie poddałem. Zatrzymałem wiarę w samego siebie. Dzięki temu, że wierzyłeś, jak byłem dzieckiem we mnie.